kliknę. Słuchajcie widzowie, podobno to są bardzo ciekawe hotele. Jeden z nich to jest biedna wieża z trampolin, a drugi to jest bogata wieża z trampolin. I teraz pytanie brzmi, do którego hotelu powinienem się wprowadzić i jacy są mieszkańcy, którzy żyją tutaj na stałe? O kurwa. A cóż to jest? O co chodzi? Tritus. Uwielbiam filmy z fabułą. Chcę więcej. Wow. Dzisiaj musimy to po prostu sprawdzić. Okej, tutaj... Patrzcie, tutaj jest jakiś bogacz, on nawet... Ale on ma chill! Mnie nie zauważył, jest tak bogaty i żuje sobie złoto, jak każdy bogacz. A to... Czy to jest tam... Tak, to jest zdecydowanie biedna wieża z trampolin. Przepraszam bardzo! Dzień dobry, witam piękny. Moje uszanowanie. O, nowy gość w naszej, o tak, w naszym hotelu. Zapraszam do mojego biednego hotelu. Ja na razie sprawdzam, gdzie chcę spędzić wakacje, Pan zobaczy, że na pewno się spodoba. Zapraszam. Zaczniemy od pierwszego, najniższego piętra, czyli piwnicy. Chodź. Ej, kolego, zostaw go w spokoju, on nie zasługuje na takie... Ty chamie znowu! Wracaj do siebie, w tym momencie. Ty chamie, znowu mnie nerwujesz. A masz essę dzisiaj? Co to? Co to za szalony uniwersum? Siema, z tej strony Trisus, my jesteśmy T-Squad i dzisiaj mamy na całą noc ten oto obiekt, czyli Mandoria, największy kryty park rozrywki w Polsce na wyłączność. Będziemy tu spędzać nockę i myślę, że będzie naprawdę episko, więc... On ma jakiś... On się upierdolił tych trampolin, coś, kurwa, ten... Może ma jakąś współpracę z trampolinami? On kiedyś nagrywał Minecrafta z innymi ludźmi, ale wyświetlenia im spadły i teraz takie gówno robi. Czy gówno? No to jest po prostu na poziomie tego... Truma, nie?